Ahoj, nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką i na co dzień pomagam kobietom i mężczyznom dostroić się do najwyższej wibracji, tak aby z lekkością i łatwością realizowali swoje marzenia i cele bez tych wszystkich błędnych wzorców, blokad i ograniczeń. Dzisiaj bardzo ważny temat, temat kreacji i tego, jak myśli oraz uczucia czy też emocje wpływają na realizację naszych marzeń. Czy zdarzyło się Tobie, że wyznaczyłaś sobie jakiś cel, że wyznaczyłeś sobie jakieś marzenie i nagle okazało się, że albo gdzieś w środku utknęłaś, albo już od początku czułaś totalny opór. I mimo tego, że ten cel, to marzenie wydawało się Tobie takie super, ekstra, naprawdę mocne, sama jej realizacja albo gdzieś utknęła po drodze, albo okazało się, że nawet do niej nie dotarłaś, bo nagle coś wypadło, trzeba było zrobić coś innego, zająć się czymś innym, pojawiły się wątpliwości, obawy, zaczęło się w głowie cała burza tego, czy to na pewno jest mi potrzebne. To wszystko spowodowało, że zamiast iść ścieżką do realizacji swojego marzenia, ty rzucałaś sobie przed siebie, czy rzucałeś przed siebie różnego rodzaju kłody, bądź nawet budowałaś mury, które wpływały na to, że nie byłeś w stanie się przedrzeć przez to, co samodzielnie wykreowało się w twojej głowie. Nasze myśli połączone z emocjami, połączone z uczuciami powodują, że albo coś się realizuje w naszym życiu, albo wręcz przeciwnie, stajemy i nie jesteśmy w stanie się przebić. Wszystko to zależy od Ciebie. Tak, 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 tak. To Ty jesteś kreatorem swojego życia. Dlatego to, co siedzi tutaj, nie tylko w myślach, ale również głębiej, w podświadomości oraz to, jak jest zasilane, czy też tymi pozytywnymi uczuciami, nakręcaniem się, entuzjazmem, tak, radością, miłością, czy wręcz przeciwnie, emocjami, czyli wątpliwościami, lękiem, czasami złością, czasami poczuciem żalu albo niezasługiwania. Wówczas te marzenia się wycofują i albo ktoś nam zgarnia je sprzed nosa, albo po prostu rozpływają się, przestają mieć dla Ciebie znaczenie i to nie dlatego, że wcześniej były ważne, a teraz nagle zmieniło się coś w Tobie. Po prostu jesteś tak mocno już zmęczony, zmęczona tym parciem do przodu i ciągłymi wycofywaniem się, bo jakaś przeszkoda się pojawia na drodze, że rezygnujesz, stwierdzając, że być może to nie jest dla Ciebie. To, co pojawia się w głowie, to w jaki sposób rozmawiasz ze swoim krytykiem wewnętrznym, właściwie prowadzisz monolog sam ze sobą, to wszystko w połączeniu z emocjami i uczuciami kreuje to, co jest na zewnątrz. Jeżeli uważasz, że popełniając jakiś błąd, coś, co nagle się pojawiło, coś Ci się nie udało, jest napierane z twojej podświadomości emocjami i wyrzucane w głowie cały czas, że jestem beznadziejna, nie potrafię, widocznie to nie dla mnie, nie zasługuję na to, wszechświat mi nie sprzyja, to wszystko są blokujące przekonania, które powodują, że zamiast otwierać się nad realizacją swoich marzeń, ty stawiasz kolejne murki. To, w jaki sposób zastopujesz myśli, to w jaki sposób przekierujesz uwagę swojego umysłu na pozytywne myślenie, na to myślenie zasilane uczuciami pozytywnymi, wówczas dopiero ta kreacja tego twojego celu, ta ścieżka do twojego celu, która miała do tej pory murki, zostaną one rozbite, może nie rozbite, upłyną się, one po prostu znikną. To wszystko, co siedzi w twojej głowie i to, jak rozporządzasz swoimi myślami, wpływa na kreowanie twoich marzeń i celów. Dlatego pierwsza taka zasada, zabawa właściwie z umysłem, to jest to, że gdy pojawia się jakaś wątpliwość, gdy pojawia się jakaś niechciana emocja, gdy pojawia się jakiś wewnętrzny konflikt, bo zaczynasz po prostu prowadzić dialog, monolog ze swoim wewnętrznym krytykiem, wystarczy powiedzieć stop, nie dam się w to wkręcić, okej, mój umyśle, powiedziałeś mi, co miałeś powiedzieć,
teraz ja chcę o czymś innym pomyśleć, chcę się nakręcić pozytywnie. Możesz tak zrobić. To ty zarządzasz swoimi myślami. O ile nie dasz się wkręcić w emocjonalny bajzel, który gdzieś tam po drodze może się pojawić, w tą całą litanię tego, dlaczego nie powinno się coś zrealizować. Jeśli powiesz stop i przekierujesz swoją uwagę na pozytywne myślenie, na pozytywne doświadczenie uczuć, wówczas kreacja będzie łatwiejsza do realizacji, bo tylko będąc na wysokich wibracjach jesteś w stanie doprowadzić swój cel, swoje marzenie do samego końca. Mówisz stop, dziękuję Ci bardzo za Twoje uwagi, teraz ja kreuję swoją rzeczywistość, teraz ja wyznaczam swój cel. I co możesz zrobić, żeby przekierować swoją uwagę na pozytywne myślenie? Możesz zacząć tańczyć, żeby przestać myśleć, oczywiście ten taniec musi być jakiś pozytywny, wesoły, posłuchać fajnej muzyki, obejrzeć ciekawą komedię, bądź przeprowadzić, rozpisać 30 do 100 rzeczy, za co jesteś wdzięczna. Taki dziennik wdzięczności wpływa rewelacyjnie na podniesienie wibracji. Momentalnie Twój umysł przekierowuje swoją uwagę na to, co jest dla Ciebie najlepsze, na to, co w danym momencie Tobie podnosi wibracje, co sprawia, że zupełnie inaczej podchodzisz do postrzegania swoich celów i marzeń. Dodatkowo pozwala Tobie też na wskoczenie na ten wyższy poziom kreowania, czyli możesz co nieco podkręcić to swoje marzenie czy też swój cel. Myśli wpływają w połączeniu z uczuciami i emocjami na kreowanie i realizowanie Twoich marzeń i celów. Dlatego uważaj na to, co się pojawia w Twojej głowie, obserwuj. Jeżeli wchodzisz w wewnętrzny dialog z wewnętrznym krytykiem, mówisz stop, dziękuję bardzo, przekierowujesz uwagę na coś pozytywnego, na przykład prowadząc dziennik wdzięczności, tańcząc, śpiewając, oglądając wesołą komedię. To jest takie podstawowe, mocne ćwiczenie, które pozwala przy odrobinie uważności i praktyki przekierować uwagę umysłu z braków na obfitość. Pamiętaj, że umysł to tylko narzędzie i możesz w każdej chwili to Ty decydować, czy jesteś w stanie, czy pozwalasz się wkręcić w jego wewnętrzny dialog, czy wręcz przeciwnie, panujesz nad tym i decydujesz, że nie, ja wolę coś pozytywnego. To ćwiczenie chciałabym, żebyś praktykował, chciałabym, żebyś praktykowała codziennie. W każdym momencie, przynajmniej raz w godzinę się zastanowić, zatrzymać, czy ja w tym momencie nie daję się wkręcić w coś i przekierowywać uwagę na to, co lubisz, co sprawia Tobie radość. Wtedy z lekkością, łatwością szybko dostrajesz się do wyższych wibracji, dzień staje się lepszy i marzenia realizują się szybciej. Jeżeli chciałbyś poznać więcej technik, dowiedzieć się, w jaki sposób kreować rzeczywistość, poznać 7 zasad kreowania tej rzeczywistości z wykorzystaniem metod kwantowych, zapraszam Ciebie serdecznie 21 lutego o godzinie 19 na szkolenie online, które zakończone będzie certyfikatem. To będzie 2-godzinne szkolenie, które poprowadzę razem z Małgosią Kwietniewską, gdzie przedstawimy Tobie, jak od początku, od stworzenia intencji, poprzez kolejne kroki doprowadzić do urzeczywistnienia się Twojego marzenia czy też celu w krótszym czasie, omijając właściwie czas, bo stosując kwantowe przesunięcie. Zapraszam.